jesteś, stąd na moście. Wciąż na moście stała. Bez przerwy ktoś powtarzał jej, odejdź już stąd mała. Wokół cały świat stawał na głowie, a jej dobrze było. Gdyż jestem strasznie zbulwersowana koncertem grupy Aleja Zasłużonych, który odbył się 13 bieżącego miesiąca w naszym Domu Kultury. Jestem uczennicą szkoły rolniczej, interesuję się jak wszyscy młodzi ludzie sportem i muzyką. Szczególnie lubię grupy Modern Talking i Pet Shop Boys. I dlatego nie mieści mi się w głowie, że można wyjść na estradę i zachować się tak, jak to zrobili członkowie wyżej wymienionego zespołu. Skakanie po scenie i wystawianie języka nie jest przyjęte jako wzór dobrego wychowania w naszym mieście. Ci młodzi ludzie stracili chyba zupełnie poczucie dobrego smaku i gustu, gdyż jak wytłumaczyć ich przewroty i piruety na scenie, które mogą przecież kiedyś zakończyć się przykrym wypadkiem, no. Czerwony i zbłowiały płaszcz, który przypomina raczej szmatę do podłogi, przyprawia mdłości. Czy oni naprawdę nie oglądają telewizji? A najgorsze są już ich chyba teksty. Chciałabym zacytować kilka z nich. Wsiadamy do pociągu bez pieniędzy, bez biletu. Naprawdę są niepoważni. Mój tata jest konduktorem i przy najbliższej okazji odechce im się łamać przepisy i zasady moralne obowiązujące w naszym społeczeństwie. I ostatni fragment trochę dłuższy, gdyż na jego przykładzie uwidacznia się cała bezsensowność ich twórczej aspiracji. Kiedy byłem całkiem mały, już coś było ze mną źle. W domu siostry w łeb mnie lały, a ja z tego śmiałem się. Potem w szkole nasza pani przy tablicy pyta mnie, a tu nagle coś się chrzani pani, naga chyba śnie. Ten fragment można nazwać ich autobiografią. Jest to ukazanie prawdziwego oblicza członków zespołu. Wnioski ze cytowanego tekstu nasuwają się same i tłumaczą ich absurdalne zachowanie na wspomnianym koncercie. Trudne dzieciństwo, kłopoty z siostrami, urojenia seksualne doprowadziły do obecnego stanu psychicznego chłopców z Alei Zasłużonych. Jednym ratunkiem dla zdruzgotanej moralności młodych ludzi jest leczenie psychiatryczne. Chciałabym za pośrednictwem waszej redakcji przekazać ten list członkom zespołu i apeluję do nich o zmianę nazwy, gdyż jest to profanacja naszej kultury i tradycji narodowej pogrzebanej z ciałami wielkich Polaków. Z poważaniem, Jadzia B. Kto tam? Oj. O Jezu, to Ani. Thank you.
Dokąd lecę i gdzie spadochron mój?
się stało? Dokąd lecę i gdzie? I gdzie spadam? Thank you.
nowe okulary, na które nasrał ptak. I ujrzałem świat zamazany, taki dziwny, gówniany świat. Nagle kaftan mi założyli i podjechał strażacki wóz. Pranie mózgu mi zrobili, teraz czuję święty ruch. Moje mocne śpiewa, a wolane głowy śpiał. Moje mocne śpiewa, każdy pranie użytkał. Tak nieruchomo opatrzony na ścianę, śmierci zuma na stanę, pewnie zrobił to na dłoń. To będzie się o tym własnym świecie, na normalny ludzki dom. Rozproszony, nieobrodzony, zwykły dziwi ludzki tłum. Moje łódki śpiewał, a zalane głowy śpią. Moje łódki śpiewał, każdy pragnie uciec stąd. Naprawdę kocham cię, przepaść się toczy życie.